Pałac Branickich w Białymstoku to magnacka rezydencja wzorowana na siedzibach królewskich charakterystycznych dla XVII-wiecznej Francji. Pałac, do którego wiedzie brama zwieńczona herbem Branickich gryfem, był rezydencją hetmana wielkiego koronnego Jana Klemensa Branickiego. Hetman Branicki po odziedziczeniu dóbr białostockich rozpoczął w końcu XVIII wieku przebudowę wcześniejszego pałacu. Przebudowa pałacu i założenia parkowego trwała niemal do końca jego życia, czyli do 1771 roku. Po bezpotomnej śmierci hetmana, a potem jego żony, pałac przeszedł na własność cara Rosji Aleksandra I. Brama zwana Wielką została wzniesiona w 1757 roku. W latach 2000-2006 przeprowadzono renowację, naprawiono XVIII-wieczny zegar, dodano rzeźbę gryfa, przywrócono barokowy wygląd i kolorystykę. Za bramą znajduje się dziedziniec wstępny. Po jego obu bokach umieszczono fontanny w sadzawkach o kształcie wydłużonego trapezu. Za dziedzińcem wstępnym znajduje się dziedziniec honorowy. Prowadzą do niego dwie rzeźby Heraklesa. To Herakles walczący z Hydrą Lerneńską z mitu o 12 pracach Heraklesa. To było jego drugie zadanie. Ostatnim zadaniem Heraklesa było zejście do podziemi i przyprowadzenie z zaświatów trzygłowego psa Cerbera. Bóg podziemi Hades zgodził się i Heros wykonał swoją ostatnią pracę. Pałac ma kształt odwróconej litery U. Główny korpus jest trójkondygnacyjny, ujęty z obu stron jednokondygnacyjnymi skrzydłami bocznymi. Trójosiowy rezalit zamknięty jest trójkątnym frontonem i zwieńczony atlasem dźwigającym kulę ziemską. Alkierze nakryte są hełmami. Arterowe skrzydła z tralkową balustradą połączone są pod kątem prostym z galeriami kolumnowymi i oficynami. Wtajemniczeni twierdzą, że jeśli do gmachu wejdzie cnotliwa panna i nadal cnotliwa wyjdzie drzwiami ogrodowymi, atlas dźwigający kulę ziemską ją opuści. Jeden jedyny raz kula spadła, ale było to podczas bombardowania. Dodam, że obecnie pałac jest siedzibą Uniwersytetu Medycznego. Elewacje dekorowane są rzeźbami, a dolna kondygnacja jest boniowana. Kopię atlasa ze szczytu frontonu umieszczono między filarami. Dwukondygnacyjne oficyny rozczłonkowane są pilastrami. Dachy czterospadowe z mansardami. Na balustradach attyk umieszczono rzeźby zbroi rycerskich. Figurka niedźwiedzia przy bocznej furtce symbolizuje hetmana Branickiego. Po przejściu pałacu na własność cara Aleksandra I
Umieszczono w nim Instytut Dobrze Urodzonych Panien. Dla potrzeb wojska zbudowano arsenał i inne pomieszczenia. Teraz jest tu m.in. kawiarnia. W połowie XIX wieku zbudowano również pomieszczenia dla służby i dziewcząt, które się tu uczyły. Niestety wywieziono do innych carskich posiadłości ponad 200 rzeźb ogrodowych. Elewacja ogrodowa pałacu jest podobna do frontowej. Jedyną różnicą jest wejście poprzedzone kolumnowym portykiem z balkonem. We frontonie zamiast herbów branickich monogram. Barokowy park pałacowy ma powierzchnię około 10 hektarów. Usytuowany jest na dwóch poziomach, górnym i dolnym. Dolna część to park angielski z bulwarami, altanami, pawilonami. Górna część w formie czworoboku ma charakter ogrodu francuskiego. Ogród francuski styka się z pałacem. Jazon ze złotym runem to jedna z wielu rzeźb zdobiących ogród francuski. Osią kompozycji jest aleja główna, wzdłuż której posadzono 8 bukszpanowych strzyżonych parterów dywanowych, wysypanych białym i czerwonym piaskiem. W donicach posadzono cytrusy. Ogród francuski odgrodzony jest od parku angielskiego tralkowym płotem. Oprócz postaci z mitologii greckiej, na cokolach ustawiono wazony. Obecny wygląd ogrodu jest wynikiem rekonstrukcji, którą przeprowadzono w latach 1945-1962 według projektu Gerarda Ciołka, polskiego architekta, historyka sztuki ogrodowej i planisty ogrodów. Ozdobą ogrodu francuskiego są 4 fontanny, które zachowały się z czasów przed rekonstrukcją. Artemida, bogini łowów, przyrody, gór, lasów, płodności i księżyca. Apollo, brat bliźniaczy Artemidy, bóg światła, muzyki, patron sztuki, opiekun mus, ze swym atrybutem lirą. Jeszcze jeden posąg Artemidy, córki Zeusa i siostry Apolla. Nieszczęsny Akteon, myśliwy Steb. Pewnego razu podpatrzył Artemidę i jej nimfy w kąpieli. Rozgniewana bogini zamieniła go w jelenia i wtedy rozszarpały go własne psy. W połowie ogrodu francuskiego na jego granicy wznosi się pawilon pod orłem. Drewniana ażurowa konstrukcja została odtworzona na podstawie ikonografii z XVIII wieku. Pawilon zwieńczony jest złotą kulą z orłem. Thank you.
zespół pałacowo-parkowy Branickich zyskał miano Wersalu Podlasia, Wersalu Północy, a także Polskiego Wersalu. Do naszych czasów dotrwały również dwa sfinksy umieszczone przed mostem na Stawie. W zależności od tego, w którą stronę idziemy, żegna lub wita nas niedźwiedzica, hetmanowa Izabela Branicka z Poniatowskich.